Witam wszystkich, z tej strony Oskar Michalik i zapraszam na kolejne muzyczne zestawienie. Jeśli jeszcze nie widzieliście pierwszego odcinka, to wejdźcie koniecznie na nasz kanał Opole News i zapoznajcie się z nim. Nie przedłużając, wsiadajcie, bo zaczynamy podróż do świata muzyki. Muzyka w jego życiu jest obecna od najmłodszych lat. W ubiegłym roku pojawił się w jednym z odcinków Szansy na sukces, lecz to nie wszystko, jeśli chodzi o jego cegiełki dokładane do kariery muzycznej. Jest również laureatem polskich i zagranicznych festiwali. Mowa o Norbercie Wronce, którego pierwszy kawałek pod tytułem Niewinny usłyszycie już za moment. Który mnie znajdzie z kolanami pod brodą w szafie? Czy trafię? Czy trafię, bo na razie nie potrafię. Czy trafię, bo na razie nie potrafię. A póki co opuszczę dom, ty będziesz czekać. W obłoku to debiutancki singiel 16-letniej Amelii Lipy. Utwór ten jest owocem ciężkiej, kilkumiesięcznej pracy wokalistki oraz osoby odpowiedzialnej m.in. za tekst i muzykę, czyli Kamila Koksa. Jeśli chcecie poczuć magię muzyki niczym z bajki, to koniecznie przesłuchajcie tę piosenkę. W obłoku jak łza poczekałam aż zapłonie żar. Czy zapalisz to ognisko, gdy będę śnić na niebie? Spójrz, to ja. Choć zbłądziłeś jak księżyc gdzieś, nie zasnęłam, choć nadal śnię o tobie. Tam, gdzie byłeś ty, przez otwarte weszłam drzwi. Razem moglibyśmy dosięgnąć gwiazd. Trwałam tam, gdzie stanął czas. Żyłam tam, gdzie zniknął świat. Moje serce zabrał wiatr. Co miało sens, pozostał tylko głuchy dźwięk, jak cicha melodia we mgle. W obłoku ja, w obłoku ty, jesteśmy jak odległe ćmy, które odleciały Kasia Muszyńska w utworze Będę Sobą przekazuje wiele emocji skierowanych do osób, które w pewnym momencie swojego życia znalazły się w trudnej sytuacji i zapomniały w szczególności o sobie. Inspiracją do napisania tekstu były historie kobiet, które wokalistka miała okazję poznać. Rady schowałam, wierząc ci. Powoli się rozkładam, zmieniam kolor, licząc nadal. We włosach farba stara, w oczach mętnych gorzko nadal. Będę sobą. Słowo. Otwieram stare okno, wiatr powiewa w deszczu mokną. Moje stare marzenia, których dzisiaj nie mam. Pokrywam znowu koszty za błędy mej młodości. Będę sobą, daję słowo. Thank you.
Rivers swoją przygodę z muzyką rozpoczęli w 2016 roku jako zespół uliczny, a w 2020 roku podjęli decyzję o poszerzeniu składu o perkusistę Dawida Piątkowskiego. Tak oto Dawid Piątkowski, Krzysztof i Patrycja Pachulscy 29 stycznia 2021 roku wydali swój pierwszy singiel pod tytułem Enough. Past and Future to popowy zespół prosto z Rzeszowa. 7 maja na YouTube i Spotify pojawiło się ich najnowsze dzieło. Jak piszą, wygodnie jest ważnym dla nas utworem, przypominającym, aby zawsze iść do przodu, nie poddawać się i nie rozsiadać wygodnie w życiowym fotelu. Chroncie w sobie zawsze to, co w was najcenniejsze i najpiękniejsze. Niech ten utwór żyje dzięki wam i z wami. Skieruj wzrok, nie odwracaj się i ciągle tnie. Wygodnie tkwię. Słyszę ten lekki głos, a słyszę ten lekki głos, twój głos. Oh, oh. A sypie się z rąk do rąk, w ziarnach piachu zmieszany dom, nasz dom. Oh, oh, oh. Już wiem, tu nie ma sensu stać, lecz za ciężki krok pustynia zgniszcza wody brak. Wydeptane dno, choć sam to znam, pustą przystań, bezpieczeństwa miraż. I znowu tkwię, wygodnie tkwię. Słyszę ten lekki głos, a słyszę ten lekki głos, twój głos.
Wszystko co dobre szybko się kończy, lecz nie ma co się martwić, bo już za tydzień spodziewajcie się trzeciego odcinka muzycznego zestawienia, a w nim, no właśnie, dowiecie się niebawem. Żegnam się z wami i do usłyszenia.